kompestacja. Startujemy kontestację, witam was Kamil Cebulski. I dzisiaj mamy co? 26 czerwca 2012 roku i jak co tydzień o tej porze rozmawiamy o biznesie budowlanym, tak? Bo to jest branża budowlana, bo my budujemy zawsze i wszędzie biznesy. Cokolwiek by to nie było, to jest to ciężki kawał chleba, co Bartku? No tak, tak, rzeczywiście ja później się ugryzłem trochę w język, ale nawiązując jeszcze, wracając do tej piosenki, bardzo, bardzo ciekawy tekst mówiący o prawdzie. Ja też lubię wydać sobie siano na parę dobrych skrętów. Okej, okay. Dzisiaj rozmawiamy z Bartkiem Guzikiem, no, który prowadzi dużo, dużo fajnych rzeczy, wyjechał też do Anglii na kilka lat chyba. Na zmywak, tak. Na zmywak. Wyjechałem na zmywak, okazało się, że ze zmywaka bardzo szybko zrobiła się duża firma. No i wtedy to... wróciłeś. Nie wiadomo, tak, po co. Sprzedałem kurę znoszącą złote jaja i wtedy wróciłem. Ja jeszcze pamiętam, jak powiedziałeś mi kiedyś coś takiego, tak, patriota, idiota. No tak. Patriota, idiota, pan coś patriota? No to ja to kocham ludową ojczyznę. Ja też kocham ludową. Okej, okay. Dobra Bartku, no to opowiedz może, czym się teraz zajmujesz. Teraz, nie kiedyś, to teraz. Do kiedyś wrócimy, żebyśmy wiedzieli. Teraz sprzedawaniem wiedzy, dzieleniem się wiedzą. To brzmi tak może trochę ogólnie, ale sam wiesz, jak masz duże doświadczenie, nabrałeś tego doświadczenia, obserwowałeś to krok po kroku, jak zyskujesz to doświadczenie, na bazie którego osiągasz jakieś sukcesy, to uświadamiasz sobie, że to jest bezcenna wiedza w dzisiejszych czasach. Przy tych obecnych zmianach, jakie następują bardzo szybko, jest to bezcenna wiedza, którą można dalej sprzedać. A po powrocie już miałem taki, przed powrotem do kraju, miałem już taki plan, co będę robił. No i po prostu zrobiłeś mi konkurencję. Tak. Tak. I dlatego rozmawiamy. Będziemy sobie teraz wytykać. Tak jest, dokładnie. Dobra, no to co? No to jak zwykle w mojej audycji opowiadaj, jak to się wszystko u ciebie zaczęło, czyli dlaczego nie zostałeś urzędnikiem? Bo nie lubię zapach urzędów. Dobra. Ja ostatnio, wiesz co, bo tak się ludzie mnie wypytywali o kontrolę, jak odstraszyć od siebie kontrolę, nie? No to ja powiedziałem, no tak jak się odstrasza na przykład rekiny. No to jak się odstrasza rekiny? Zapachem. No bo w ustawie jest napisane, że tam dokumenty mają być czytelne na przykład, tak? Tak. Że zdechły szczur leży sobie... Ale że śmierdzą na przykład końskim gównem, no to tego przecież tam nie pisało. Nie? Dobra. No dobra, ale wracajmy do ciebie, czyli skąd w ogóle pomysł, żeby zostać przedsiębiorcą? Bo w ogóle byłeś w Anglii, tak? No to są dwie teorie na temat ludzi, którzy wyjeżdżają do Anglii, że to są tacy nieudacznicy, którzy sobie w Polsce nie potrafią poradzić, a druga teoria to jest taka, że tam wyjeżdżają najzdolniejsi. No to jak to w końcu jest? No ja należę chyba do tych pierwszych. Tak? Należałeś. No, tak. Czyli co, próbowałeś szukać etatu w Polsce? Ale tak. Zdarzyło mi się parę razy. Nie znalazłem, więc można powiedzieć, bo nie udało mi się, więc jestem nieudacznikiem, tak? Od tego słowa, jeżeli mielibyśmy to zacząć. Ale okazało się, że kraj, który jest bardziej rozwinięty, bardziej dynamiczny, bogatszy i tak dalej, wcale nie stwarza warunków, które, że tak można powiedzieć, których dla nieudacznika jest po prostu nie, w którym dla nieudacznika jest niebo. Mhm. Bo tak, ja wychodzę nie znając tam języka, mając umiejętności praktycznie niewielkie, trochę doświadczenia w budownictwie. I tam okazało się, że było o wiele ciężej dostosować się do sytuacji. Pierwsze trzy dni praktycznie spędziłem w samochodzie, bo nie miałem gdzie spać. Jak pieniądze się skończyły później, to też. Ale
No wracając jeszcze do tego, jak to się zaczęło, być może w ogóle jako co mnie tknęło do tego, żeby zakładać firmy i prowadzić, to jak już jesteśmy przy tych zapachach, to może to was zaskoczę. Pierwsza moja działalność to właśnie płatna toaleta. Naprawdę? Naprawdę. Wiesz, w domu zawsze gdzieś tam przewijało się, rodzice prowadzili swój biznes odkąd pamiętam, to w latach, na początku lat 90. to już później jak weszła skarbówka i czepiła się, że tam jest jeden paragonik za mało, który przypadkowo gdzieś wyleciał, ale był wpisany i no odebrali rodzicom praktycznie cały biznes. Była to hurtownia. Później no, też dużo zawdzięczam mamie, która inwestowała na giełdzie dużo i w nieruchomości. To zawsze gdzieś tam ten obrót finansowy, ten pociąg do inwestowania, to zawsze gdzieś tam się przewijał w międzyczasie. A jak wiadomo, najwięcej czerpiemy z naszego najbliższego środowiska, czyli najwięcej wynosimy z domu, prawda? No tak. No i jako siedmiolatek wraz z moim bratem, a że mieliśmy o 7 lat starszego brata, do którego przychodziło dużo znajomych, jak wiadomo, to były wtedy tak zwane prywatki, dużo pili, dużo korzystali z toalety, więc postanowiliśmy dwie puszeczki postawić, napisać scenę i im się to tak spodobało, nasza pomysłowość i nasza kreatywność, że puszeczki zapełniały się bardzo szybko. Potem brat wyjechał za granicę i niestety biznes padł. Ale już tak całkiem na poważnie. Ja mówię tak właśnie, że żeby zwracać uwagę też na to, co mamy gdzieś zaszczepione, wyciągnięte z dzieciństwa, z domu, bo to w dużej mierze decyduje o tym, o naszym postępowaniu. Ale tak już, dobra, i wracamy teraz do tej Wielkiej Brytanii. Ja będę robił czasami przerwy, bo jestem po 8-godzinnym szkoleniu i ustawiłem sobie tutaj 3 kubki kompotu. Spoko. Czyli mogę trochę zachwycić. Czyli to, skończyłeś studia, tak? Próbowałeś znaleźć jakąś robotę, nie wychodziło, wyjechałeś do Anglii i co? Jeszcze były, tak. No jeszcze w międzyczasie było kilka interesów, bo jako jeden z pierwszych handlowców na Allegro byłem, jednym z pierwszych handlowców na Allegro handlujących starociami, antykami. To też jest długa historia. Jak mnie się znajomi pytali, jak ja zarabiam na studia, ja mówię, sprzedaję na Allegro. A oni się mnie pytali, na czym? Tak więc... Tak więc to jeszcze wówczas mało kto wiedział o tym Allegro. To był chyba tak jak początki twojej działalności. Tak, mniej więcej. 2000 rok. Jak ja zaczynałem, to Allegro z pół roku miało, może dopiero. Tak. To jest historia, może też jeszcze do niej wrócimy. Tak, ale jak mówisz, jak skończyłem studia. Studia nie skończyłem, bo stwierdziłem, że robię coś bardzo głupiego i je przerwałem. A co studiowałeś i gdzie, że taką reklamę dajesz studiom? Turystykę i rekreację. Wiesz co? Bo tak, w tamtych czasach studia to wybrałem z dwóch powodów. Raz, żeby nie iść do wojska. Dwa, żeby były blisko. Aha. To jest, ja nikogo nie namawiam do tego, by rzucali studia i zaczynali swoje biznesy, bo jeżeli studiujemy jakiś kierunek, który jest naszą pasją i którym chcemy się rozwijać, no to ten papier zawsze nam się przyda. Wiedza też jakaś zostanie, a jeżeli jeszcze chcemy się doskonalić samodzielnie, to będziemy dążyć do tego, żeby w tej profesji być specjalistą, profesjonalistą. Natomiast ja w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że te moje studia... To są takie trochę nieświadome. Robię to, bo żeby coś robić. Robię to, żeby mieć papier. Robię to, bo rodzice każą, bo inni robią, bo akurat do wojska mnie nie wezmą, a dziewczynę miałem wtedy, więc nie chciałem iść do wojska. I w dobrym momencie się zorientowałem, że to, co robię, nie ma sensu. I wówczas podjąłem decyzję, że nie będę... kontynuował tego, tej wędrówki w jakiś tam ślepy zaułek. I co? Ten handel na Allegro się rozwijał, tam się zarabiało, potem było tego coraz więcej, konkurencja narosła, moda na wystrój wnętrz też się zmieniła, zmieniły się trendy, już starocie i antyki nie były tak popularne, więc to też zaczęło trochę podupadać. Więc zacząłem szukać pracy,
Przez 2 miesiące szukałem, nie znalazłem, więc postanowiłem, że dalej nie będę szukał. I sobie wyjadę. Kolega dzwonił z Anglii, że tam jest dużo pracy, tam jest fajnie i w ogóle. Więc tam pojechaliśmy. Tam pojechałem, wypełniłem bagażnik pasztetami, słoikami, ziemniakami, czym się dało. Więc wyruszyliśmy w podróż. I okazało się, że tak wcale kolorowo nie jest, jak niektórym może się wydawać. Dla osoby, która słabo zna język, która jest w nowej rzeczywistości, w nowym miejscu, z jakimiś tam niewielkimi oszczędnościami, które pozwalają na przeżycie kilku dni, i wówczas, gdy człowiek staje przed takim murem, gdy staje pod murem i musi działać, żeby przeżyć, to wówczas uruchamiają się ogromne pokłady motywacji. Więc mi się wydaje, że czasami w Polsce ludzie mają za dużo jest tutaj rzeczywiście dobrego i ludziom się nie chce działać. Myślisz, że w Polsce jest za dobrze? Czasami mi się nie myślę tak, ale czasami mi się wydaje, że tak jest. Po prostu już nie wiem, co myśleć, i żeby komuś się nie chciało, to musi być ludziom dobrze, jeżeli nie chce się podjąć działań. Tak, czyli, jak wielokrotnie. Czyli myślisz, że jak ludzie wyjeżdżają do Anglii i odnoszą jakieś sukcesy, to być może dlatego, że tam obili się o to dno, a jakby byli w domu, to by mamusia pomogła? Być może tak. Być może właśnie to jest to, bo ja mówię, dla osoby, która pojechała czy gdzieś za granicę i musiała sobie radzić w trudnych warunkach, nie miała nic podstawione na tacy, no to rodzi się takie uświadomienie, że w innych krajach też można. Czy to jest Polska z gorszymi warunkami, czy jakiś inny kraj, gdzie panują trudne warunki, to też sobie da radę. No dobra, ale wróćmy do twojej historii. No wyjechałeś, no i co, szukałeś roboty w Anglii i... Tak, najpierw już cały czas byłem nastawiony na to, żeby tworzyć od samego początku własną działalność. Zastanawiałem się tylko w czym. Mhm. Jako że też mój ojciec prowadzi od wielu lat działalność budowlaną, także tam wyjeżdżając jeszcze jako młody chłopak sezonowo do pracy, nauczyłem się wielu technik. I tą wiedzę, te umiejętności na tą chwilę miałem najlepsze do wykorzystania. To był mój największy zasób. Natomiast jeszcze była potrzeba nauczenia się języka. Więc też kolejna rzecz, o jakiej się dowiedziałem, jaką sobie uświadomiłem, to jest to, że można się błyskawicznie nauczyć języka obcego. Tak? Jeżeli mamy motywację, jeżeli mamy właśnie tą motywację, że trzeba rozmawiać, żeby przeżyć jakoś, to wówczas robimy to bardzo szybko, a wielu ludziom wydaje się, że nauka języka jest trudna. Jeżeli jest motywacja, naturalna motywacja potrzeba, tak jakbym pojechał do Hiszpanii nagle i tam goły i wesoły stanął na ulicy i musiałbym po prostu przeżyć, nie mógłbym stamtąd wyjechać, to bardzo szybko podejrzewałbym się nauczył tego hiszpańskiego. To może by była taka dobra szkoła, nie? Zabrać ludziom paszporty, wszystko. Tak. I kurs językowy za granicą, zapraszamy. No dobra, ale co, założyłeś działalność w Anglii i co, budowlanka? Tak. To, co umiałem robić na tą chwilę najlepiej. Ale tu oczywiście wszystko hura, fajnie. Przeczytałem Kiyosakiego wcześniej i wielu, wielu innych guru. No to zamknięciu skąd miałeś pierwszego klienta? Tak? Skąd pierwszego klienta miałeś? No bo to wiesz, no założyć sobie firmę to każdy potrafi, tylko klientów trzeba mieć. Aha. Pierwszy klient, no to był fart. To był fart, przyznam. Wystawiłem jakieś takie byle jakie ogłoszenie w internecie i po 2 dniach zadzwonił pierwszy klient. O! Tak. No oczywiście, jak było to jakieś szczęście, ale później jeszcze zaraz o tym opowiem, była cała seria porażek i pechów. I... Zaraz, o czym miałbym... Aha, dobra. Więc... Jak to się zaczęło? Jak przeczytałem tego, tam książki, Kiyosaki i tak dalej, tym się podpierało, to dawało jakieś motywacji, skrzydeł, zamknąłem książkę na ostatniej stronie i wyskoczyłem z domu, hurra, będę milionerem. Tak jak wielu ludzi ma taką reakcję po przeczytaniu tej książki.
Nagle okazało się, że to nie jest takie hop-siup. I pierwszy, tak, jak mówię, pierwszy klient się pojawił, więc było fajnie, był to fart. Było to dosyć duże zlecenie. Ja jeszcze sobie zainwestowałem odłożone wcześniej pieniądze, kupiłem samochód, narzędzia, pożyczkę w banku wziąłem, taką niewielką. I przygotowany do tego, do działania, ruszyłem na tego pierwszego klienta. Dosyć duże zlecenie do pomalowania hala, kilka tysięcy metrów kwadratowych. Jak na pierwszy rzut to było nieźle. Nawet nie byłem sprzętowo do tego przygotowany, ale wziąłem. Co tam? I w trakcie, mówię, można dokupić sprzęt. Tak. Prawda? No wiesz, co ci będzie potrzebne? Czy tak. Ty będziesz miał malowanie, czy tynkowanie, czy co, nie? Tak, tak, tak. Dokładnie. Ja jestem tego zdania, jeżeli ktoś zaczyna, to żeby nie wyposażać firmy we wszystko, co może się kiedyś przydać, tylko kupować to, co jest na daną chwilę potrzebne, a jeżeli pojawi się klient i no stricte dotyczy to branży budowlanej, jeżeli pojawi się klient i wpłaci nam załóżmy zaliczkę i wiemy, że czeka nas, jak wszystko dobrze pójdzie, to czeka nas wypłata, więc wówczas możemy kupić sprzęt, który jest nam potrzebny. A jeżeli ma on leżeć i nie zarabiać, tylko się kurzyć, to wtedy nie. No więc i tak, klient okazało się, że to był starszy pan, zarządzał swoimi nieruchomościami, ale był już tak trochę ze zdrowiem kiepsko, więc rozchorował się i zlecenie przepadło. Następnych nie było, kolejnych nie było. Czyli nie pomalowałeś tej hali? Nie. Okazało się, że klient wylądował w szpitalu i już nie było z kim dalej tego kontynuować. No bywa. Nawet dzisiaj miałem telefon, że jeden z moich klientów te też zmarł i go nie będzie na biznes campie. Ojej. No więc też przeżywam to samo, co ty, tak? Tylko ty, ten twój klient to był ważniejszy chyba, nie? No ja nie byłem aż tak zżyty być może z klientem. Ja nie wiem, czy bardziej przeżywałem to, że nie będę miał zlecenia, czy to, że się rozchorował. No trochę może egoistycznie to zabrzmiało, no ale no takie... No to jest, taka jest prawda, no przecież. Tak. Każdy z nas jest egoistą, nie? No dobra, no ale co, miałeś firmę budowlaną bez zleceń? No to przecież długo tak byś nie pociągnąłeś tak długo. Oczywiście, że nie, więc firma budowlana bez zleceń, ale za jakiś czas już byłem trochę zrezygnowany. To było po kilku miesiącach, czy też po niecałym roku pobytu. Byłem trochę zrezygnowany z tego względu, że nie miałem zleceń. Mówi tak, no to no trzeba działać, trzeba coś robić, więc wykorzystujemy wszystkie możliwe środki, internet, ogłoszenia, ulotki. I pojawiały się jakieś tam kilkuset funtowe zlecenia, można powiedzieć. Małe. Starczyło na rachunki, na jakieś skromne przeżycie. Natomiast pewnego razu zostawiłem, gdy mój samochód stał na parkingu, miałem parking przed domem, samochód stał na parkingu, tam były wszystkie, całe wyposażenie, wszystkie rzeczy, które narzędzia, samochód był kupiony za kredyt, pożyczkę w banku taką nieoprocentowaną i miałem taką możliwość z karty kredytowej, ale to już są szczegóły. Wychodzę o 5 rano, by wyruszyć samochodem znowu do pracy, a samochodu nie ma. Z całym sprzętem zniknął, prawda? I to był pech, to była taka pierwsza porażka. I w momencie tym, ja tak zaczynałem, że miałem taką, zawsze mam jakąś wizję, zawsze mam wizję tego, co będę robił. Jeżeli nawet zaczynam firmę, która zaczyna się od zera, to mam wizję, czym i gdzie ta firma będzie za 2, 3, czy nawet 5, czy 10 lat. To jest ważne, żeby... No, tak, a tutaj nagle ci ukradną samochód. Tak, i wówczas trudno w takich warunkach utrzymać tę wizję, prawda? Rozwścieczyłem się, kopnąłem w śmietnik. Kamera, która była na parkingu, zarejestrowała, jak kopnąłem w śmietnik, ale nikt nie zarejestrował kradzieży samochodu, tak. To jeszcze większa frustracja. Ale co, mandat dostałeś? Za kopanie nie, w śmietniku? Już tam, jak już ukradli mi samochód, to pewnie podarowali. Nie, to akurat nie było tak.
No dobra, no ale... No więc teraz co dalej robić? Telefon do mamy. No już tak mówiłem, żeby z podkulonym ogonem wracać do domu. Ale ta wizja mi pomagała. Ja miałem, tak byłem zdeterminowany i myślałem sobie, nie, no to ja to będę kontynuował dalej. Są jeszcze jakieś środki na przeżycie jakiegoś okresu, więc to nie jest koniec. Więc trzeba walczyć nadal. Więc miałem tą swoją wizję, że się uda. I słuchaj, spotkałem kolegę z mojej poprzedniej pracy, opowiada mu tą historię, co się stało i tak dalej. Jemu zrobiło się mnie trochę żal. I mówi tak, słuchaj, ja mam taki stary samochód i już nawet chciałem go na złom oddać, ale jeździ. Ja mówię, okej, dobra, no to dawaj go. Był to stary 20-letni, taki mały kombiaczek, ale tam się trochę rzeczy zmieściło. Więc postanowiłem, jeżeli już los daje mi taką okazję, no to to jest dla mnie znak, że trzeba kontynuować. Mhm. Tak więc tutaj jeszcze była karta kredytowa do wykorzystania, więc dokupiłem sobie podstawowych narzędzi. I byłem bardzo bliski rezygnacji. Byłem bardzo bliski zrezygnowania tego, już mam dosyć, nie chcę i tak dalej, porażka, koniec. Co ja sobie, były takie dialogi wewnętrzne, które mówiły, co ja sobie myślałem, gdzie ja o wielkim biznesie marzyłem i tak znajomi też, czy też środowisko, otoczenie wysyłało mi sygnały, gdzie ty się bierzesz za takie rzeczy, weź ty sobie lepiej pracę znaleźć jakąś i będziesz bezpieczny. Ale te książki Kiyosakiego, ta filozofia Kiyosakiego jednak gdzieś tam utrzymywała się i... I te słowa jego rozbrzmiewały w głowie, to znienawidzenie do etatu i tak dalej. Więc dzięki temu też być może była jakaś determinacja dużo. Tak już miałem do wykorzystania ten samochód, miałem papierowe kartony, w których trzymałem sobie narzędzie, bo skrzynki profesjonalne też mi ukradli. I kontynuowałem swoją pracę. W międzyczasie zadzwonił telefon z ogłoszenia, ale też miałem taką determinację, żeby wykorzystać wszystkie możliwe zasoby. Każdy jeden kąt w internecie zapchałem swoim ogłoszeniem. I zadzwonił telefon pewnego dnia i okazało się, że jest to mała rodzinna firma deweloperska, która potrzebuje podwykonawców na takie proste roboty budowlane. Mhm. Ja zgłosiłem się, tak, zgodziłem się nawet na trochę niższą cenę. Pojechałem, podpisałem jakąś tam średnio formalną umowę, ale to mnie satysfakcjonowało już nawet na ten czas. I co się okazało? Wzięli tą moją firmę jednoosobową na okres próbny i w trakcie tego okresu próbnego podpisaliśmy dalej na rok. Także zauważcie, że byłem bardzo bliski rzucenia wszystkiego. Są takie momenty, gdzie już jest praktycznie koniec, nie wiemy co dalej robić lub też nie chcemy tego robić, ale nigdy nie wiemy co się czai za rogiem, że być może jeszcze jeden schodek i tam czeka właśnie szansa, więc tutaj należy być wytrzymałym. Dobra, tak więc historia ma jeszcze ciekawsze momenty, zaraz opowiem. Bo to jest, wszystko już się kręci, tak, jest fajnie, zaczynamy pracę. Podczas tych 2 tygodni próbnych okazało się, że ja mam, pokazałem im, że mam więcej umiejętności, że potrafię jeszcze robić dachy, stolarkę, inne rzeczy. Tak więc im się to spodobało, że mają taką firmę, która potrafi wykonywać kilka różnych rzeczy naraz. Znaczy firmy. Ciężko to nazwać w ogóle firmą, no, jednoosobowa działalność, ale formalnie firma. Ponieważ w Wielkiej Brytanii mały specjalistów, którzy potrafią się zająć kilkoma rzeczami naraz, w sensie wykonawstwa. Mhm. I to się wszystko fajnie kręciło przez 6 czy 7 miesięcy, aż nagle zaczęły zbierać się ciemne chmury. Pamiętamy wszyscy 2007 rok i wrzawę w mediach Lehman Brothers, tak? Nie, 2008. Ósmy, czy też przełom, no jakoś tak to było, ale te informacje już zaczynały dochodzić dużo wcześniej z Irlandii, bo w Wielkiej Brytanii to trochę wcześniej zaczęło wrzeć niż u nas w Polsce. No. I tak żona się mnie pyta, a ty się nie boisz tego kryzysu, branża budowlana w Irlandii upada i tak dalej, ludzie tracą pracę. Ja mówię, gdzie tam to dotyczy tylko
wielkich firm, mnie takiego małego, to ja sobie pracę zawsze znajdę. Okazało się, że miałem... Bardzo, bardzo się myliłem. Prawda? No. Nie zdawałem sobie sprawy, że mój podwykonawca, mój wykonawca, mój deweloper jest uzależniony od kredytów banku. Mało ludzi w Wielkiej Brytanii zdawało sobie sprawę z ogromu sytuacji, że to będzie taki wielki grzmot, prawda? Tak więc po kilku miesiącach właściciel firmy, u której byłem podwykonawcą, przyszedł i mówi, no jeszcze 2 tygodnie i kończy nam się finansowanie, więc postaram się znaleźć inny bank, być może się uda. No, jak się okazało, 20 banków odmówiło i wszystko się skończyło. Mi się już zaczęło fajnie kręcić, bo już dobierałem sobie ludzi później. Wysyłałem ich na inne, mniejsze zlecenia. Także to już nabierało takiego rozpędu i nabierało kształtu firmy, gdzie są ludzie, gdzie każdy jest odpowiedzialny za coś i trzeba zarządzać tym wszystkim. No i pojawiły się te ciemne chmury. I te ciemne chmury wisiały pół roku. Tylko? Przez pół roku nikt nie zadzwonił, nie odezwał się telefon. Już robiłem wszystko, marketing i strona internetowa i tak dalej. Branża budowlana bardzo ucierpiała wtedy. Więc te pół roku, wszystko co udało mi się zarobić, wypracować, więc to było pół roku kolejnej walki takiej. Natomiast cały czas utrzymywała się wizja. Cały czas miałem gdzieś tą wizję, że za parę lat moja firma będzie składała się z kilkunastu osób, którymi będę zarządzał, taką miałem wizję i będę konkurował z najlepszymi w mieście. Więc jechałem sobie tak tym moim darowanym samochodzikiem bez ogrzewania w środku zimy, stojąc na skrzyżowaniu z zamarzniętymi szybami, ponieważ to nic praktycznie nie działało w tym samochodzie. I myślałem o tym, jak zrealizować dalej tą wizję. No, minęło pół roku. Pieniądze, które zostały odłożone, musiały być przekazane na konsumpcję, na egzystencję. No chociaż dobrze, że odłożyłeś. Tak. Inni by wymienili od razu ten samochód bez ogrzewania. Właśnie, i o to chodzi. To jest właśnie ta... chyba tak właśnie wówczas odkryłem, co to znaczy inteligencja finansowa. Bo jeżeli ten samochód spełniał swoją rolę, a jeździłem po błocie, po terenach budowlanych, to nie potrzebowałem tak naprawdę nic innego, nic droższego. A być może właśnie wówczas wydałbym te pieniądze na lepszy samochód i tak jak mówisz, wówczas by była większa klapa. Nawet niekoniecznie samochód, na ogrzewanie. Ogrzewanie albo na większe mieszkanie, albo na coś jeszcze. No. No dobra, ale co, pół roku suszy i co dalej działo? I właśnie wówczas uświadomiłem sobie, ja bardzo dużo rzeczy sobie uświadamiam cały czas. Wówczas uświadomiłem sobie, co to znaczy pracować w firmie, a co to znaczy pracować nad własną firmą. Jeżeli pracujemy w firmie, wykonujemy codziennie nasze obowiązki, to nie mamy, przychodzimy do domu zmęczeni, nie mamy jeszcze czasu, żeby siedzieć, myśleć o marketingu, jak tu zrobić reklamę, jak tu zrobić promocję, jak nauczyć się dodatkowych rzeczy dotyczących sprzedaży, bo wiadomo, to też tą wiedzę należy zdobywać. Wiedza jest dzisiaj bardzo, bardzo dobrze dostępna. Jeżeli nie ma czasu lub pieniędzy na szkolenia, to jest tego dużo. I zacząłem studiować tą wiedzę. Studiować książki jedną za drugą, techniki sprzedaży, rozwój osobisty, marketing. No dużo i wówczas też czytałem dużo ciebie. W no tych bo momentach, jakoś chyba wtedy się poznaliśmy, nie? Tak. To był mniej więcej gdzieś ten okres. Nie pamiętam dokładnie już, w jakiej byłem wówczas sytuacji, ale muszę ci powiedzieć, że bardzo mi pomogłeś. O, jest okazja. Dzięki, Kamil, dzięki. No nie ma sprawy. Nie wiem, co zrobiłem, ale... No to też o tym wspomnę. Co to znaczy pracować nad własną firmą? To znaczy doskonalić siebie. Jak rozwija się przedsiębiorca, to znaczy, że rozwija się, to będzie wpływać na rozwój firmy. Rozwój przedsiębiorcy, rozwój osobisty przekłada się na rozwój firmy, nie inaczej.
I w tym momencie bardzo dużo studiowałem, zdobywałem bardzo dużo wiedzy, robiłem wszystko, co możliwe, żeby wypozycjonować stronę. Nawet nie wiedziałem, co to znaczy pozycjonowanie strony. Dopiero dowiedziałem się później, że to, co robiłem, to było pozycjonowanie. Bo okazało się, jak później się okazało, 95% moich klientów trafiało do mnie przez internet. W Polsce nie ma takiej tendencji, ale tam sprawdziło się to bardzo dobrze, więc i korzystałem z różnych szkoleń dostępnych online i jeździłem, tak jak ten mówisz, pojawiłem się w Londynie na twoich warsztatach, które też dały sporą dawkę wiedzy i umiejętności. I przez te pół roku tego tak dużo się nagromadziło i ta strona jakoś się wypozycjonowała. Kryzys trwał dalej, ale nagle zaczęli dzwonić klienci. A w międzyczasie jeszcze poznałem Pakistańczyka, który stworzył przedsiębiorstwo o wartości naszej złotowej około 30 milionów złotych. Wow. Zaczynając od taksówki. Więc to też była... Zadzwonił do mnie, żeby wykonać jakieś zlecenie w jego nieruchomościach. I tak się stało, że jechaliśmy samochodem jego, obejrzeć to zlecenie i złapaliśmy gumę. I wówczas zaczęliśmy rozmawiać, bo on przez cały czas wisiał na telefonie, ale jak złapaliśmy gumę, to jakoś zrobiła się przerwa i zaczęliśmy rozmawiać. I ten człowiek powiedział mi, że no, bardzo, bardzo dużo wiem. Jak na młodego człowieka mam bardzo dużo wiedzy na temat biznesu. To wszystko wzięło się stąd, że studiowałem te lektury, że czerpałem od innych ludzi, mając na to czas w trakcie, gdy nie załamywałem się dlatego, że firma nie działa, że firma nie funkcjonuje i nie ma klientów, tylko dalej robiłem coś, co później nazywałem pracą nad własną firmą. To mi pomogło też podjąć współpracę z tym człowiekiem, który miał kilkadziesiąt dużych nieruchomości w mieście, które jak zwykle wymagały remontu, prawda? I tu też nawiązała się współpraca biznesowa. To też jest długa historia, nie wiem, czy nam starczy czasu, ale i tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, jak ogromną rolę odgrywa determinacja. Czyli nie pozbywanie się tej wizji, utrzymywanie jej cały czas w głowie i robienie kroków do przodu, mimo iż wydaje nam się, że stoimy w miejscu. Bo to jest tylko przekonanie, to jest tylko takie złudzenie. A tak naprawdę każda rzecz, jaką robimy w kierunku naszego rozwoju, jest krokiem do przodu. Prędzej czy później zaprocentuje. Jeżeli będziemy oczywiście potrafili to wykorzystać. Ale ludzie przeważnie, wiesz, wolą się uczyć dopiero jak wiedzą, co im ta wiedza przyniesie. To znaczy, wiesz, nie lubią się uczyć tak na zaś. No tak, to jest problem. No i właśnie dzięki takim audycjom jak ta, może wielu ludzi się do tego przekona, że tak naprawdę największym aktywem w firmie jesteśmy my sami. Czyli inwestycja w siebie przynosi zyski całej organizacji. Bo jeżeli zostajemy z niczym, to tak naprawdę zostajemy ze swoją głową, ręcami, jak to mówił Wałęsa, i mamy do dyspozycji tylko siebie, więc im lepiej jesteśmy wyposażeni w wiedzę i umiejętności, tym lepiej sobie poradzimy. Dokładnie. Niestety teraz to nowe pokolenie chyba mało kto ma jakiekolwiek umiejętności, no bo wiesz, wiedzę to sobie weźmie książkę, może jakoś przeczyta, ale no chociażby takiej budowlanki, chociażby, no bo nie wiem, ja nie widziałem żadnego człowieka przed 30, który by umiał kłaść płytki chociażby. No może nie jesteś w tej branży, to nie zauważasz. Tutaj jakoś tam twoja percepcja się dostosowuje do tego. Jest oczywiście dużo młodych ludzi, bo do nas bardzo dużo ludzi młodych dzwoni. No to tylko jeszcze tam trochę na wsi młodzieży zostało, którzy się na tym znają, ale tak to już raczej kiepsko. To jest taka dobrze płatna robota.
tak. Dużo jest ludzi, którzy twierdzi, że coś umie, ale w praktyce okazuje się, my Polacy jesteśmy tacy, że my potrafimy wszystko. Tak. Co byś nie zapytał, to każdy umie. Czyli jesteśmy optymistami. A tak narzekamy, że jesteśmy pesymistami, mamy tyle kompleksów. No dobrze, czyli co, znowu ci w Anglii wróciła kondycja, tak? Znowu się pojawił zlecenie, tak? Tak, nie było jakichś tam fajerwerków, ale później jeszcze dalej, jak już doskonale miałem troszkę, ci klienci wracali i dzięki temu, że w trakcie, gdy nic się nie działo, ja inwestowałem w siebie, to gdy zadziało się cokolwiek, to mogłem te umiejętności tak wykorzystać, żeby z tego cokolwiek zrobiło się wielkiekolwiek. I tak to lawinowo zaczęło się sypać. Jak już pojawił się jeden malutki klient, którego potrafiłem tak dobrze przekonać do siebie, dodać do tego jeszcze wysoką jakość usługi, a na jeśli chodzi o budowlankę, to na rynku angielskim nie było z tym problemu. I spowodować, wykorzystać te wszystkie zasoby dosłownie masowo, to jeden klient zaczął polecać mnie drugiemu, kolejnemu, następnemu, a to powodowało przyciągało dużą ilość klientów, małych, drobnych. A co się stało dalej? Że to, jak inwestowałem również w umiejętności pozycjonowania swojej strony, marketing internetowy i tak dalej, okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ moja strona znalazła się na pierwszej pozycji w wyszukiwarkach na określone hasło, na określony region, że w pewnym momencie zadzwoniła do mnie duża firma obsługująca sieci handlowe, obsługująca technicznie sieci handlowe, takie jak Tesco, i zaproponowali mi kontrakt. Ja się pytam, dlaczego wybraliście moją firmę, dlaczego tak kontrolnie spytałem się, jak to pytam zawsze klienta, skąd do mnie trafił, zapytałem się kontrolnie i powiedzieli, że no, pana firma jest pierwsza w wyszukiwarce, więc od razu do pana zadzwoniliśmy. Tak więc to też pewne takie złudzenie, być może tego, że jeżeli firma jest na tak wysokiej pozycji, to warto do niej zadzwonić. Ale to też trochę przypadku, trochę szczęścia i to spowodowało, że dalej pojawił się duży kontrakt, duży kontrahent i dalej już poszło lawinowo. Także tutaj i w pewnym momencie obudziłem się któregoś dnia, jak moi pracownicy pracowali nad jednym zleceniem, nad drugim, ja jeździłem, załatwiałem, zarządzałem, zamawiałem w hurtowni materiał, dowoziłem. Było dużo do roboty, dużo zajęć. W pewnym momencie sobie pomyślałem, kurczę, to jest właśnie ta wizja, która się zmaterializowała w momencie, kiedy ja siedziałem w tym moim starym pierdzielu i marzłem, a mimo to, mimo trudnych warunków, nadal tą wizję utrzymywałem. I ona się spełniła w pewnym momencie. No to skoro się spełniła, no to czemu wróciłeś do Polski? Bo poczułem nową misję. Nie, no bez przesady. Nie wierzę, że jeżeli firma dobrze funkcjonuje, no to ktoś ją zostawia i wraca do kraju dziadów. No wiesz co, wielokrotnie też gdzieś tam trochę tego żałowałem. Jak sobie myślę, jak dalej mógłbym kontynuować, bo później już pojawił się wspólnik jeszcze z Irlandii i mój wspólnik odkupił ode mnie całą resztę, cały sprzęt, bo tego się później już nagromadziło i było więcej. Byli ludzie, była baza klientów, 130 klientów, także no żałowałem tego trochę, masz rację, nawet teraz jak o tym powiedziałeś, to trochę mnie zakuło. No i praktycznie no, nie mam jakiejś konkretnej, solidnej odpowiedzi na to pytanie. No, rozumiem, po prostu... że może byś się zakochał, albo nie wiem, dzieci zostawił w Polsce, albo no nie wiem. No to też było to, bo to wy... wówczas też urodziły mi się dzieci, jedno dziecko, potem drugie. No ale w Anglii. Tak, 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 ale zdecydowaliśmy żoną, że chcemy, żeby dzieci się wychowywały w Polsce, jednak w większym gronie rodziny. No to jest, ja też uważam, tak jak premier Pawlak, co
rzadko się zdarza politykom, ale słusznie powiedział i z tym się zgodzę, że żeby mieć emeryturę, to trzeba inwestować w relacje z rodziną, z dziećmi. No to co, no to w Anglii nie możesz takich relacji mieć. No tak, ale jednak gdzieś tam ta jedność rodzinna była ważniejsza, tak żeby było blisko. Mam tu na myśli i rodziców, i braci, i czyli się stęskniłeś po prostu. Całą ferajnę. To nie prościej byłoby na też... całą rodzinę do Anglii przeprowadzić? A i tak się uczepiłeś tej Anglii. No nie, no tak się ciągle zajęli. Fajny. Jest, tak. Jest to tam prowadzenie biznesu w takim kraju wolnorynkowym jak ten, to jest naprawdę bajeczka. Ja przez 5 lat ani razu nie byłem w urzędzie skarbowym. Nawet nie wiem, gdzie się mieścił. Naprawdę? Naprawdę. Ale jaja. Przez 5 lat? Tak. Po prostu na koniec, nie robimy tak jak w Polsce u nas, co miesiąc do książki zeznanie podatkowe, tylko raz w roku oddawałem to mojej księgowej, ona już wiedziała, co z tym robić, ja dalej nic nie potrzebowałem. I tak za każdym, i tak co roku. No to ładnie. I ja mam uwierzyć, że wróciłeś do Polski i ten. Dobra, no ale co, postanowiłeś wrócić, wróciłeś do kraju dziadów i co dalej? No bo... Nie przesadzajmy. No kraj dziadów, no twoi dziadkowie chyba pochodzą z Polski, nie? Tak, lubię piłkę nożną, jak mój ojciec i dziad. Jaki dziad? No dobra, ale co, postanowiłeś wrócić do Polski i co teraz robisz w Polsce? Znaczy, skąd pomysł w ogóle na zostawienie branży budowlanej? Tak do końca jeszcze nie zostawiłem, bo jeszcze mamy jedną firmę w Austrii. I też tam dalej to rozwijamy. Natomiast tutaj stwierdziłem, wkręciłem sobie taką misję, że jeżeli tyle sobie uświadomiłem, tyle się nauczyłem, tyle z doświadczenia zdobyłem, to inni też mogą. To jest takie ideologiczne myślenie, chęć pomocy, tak? Chęć dzielenia się tymi doświadczeniami. Także dzieliłem się tymi doświadczeniami najpierw na forach internetowych, gdzieś tam Golden Line i tak dalej. Tam ludzie mi dziękowali, pisali dużo maili z prośbą o konsultacje, jak mają prowadzić biznes, jak mają rozwijać tą swoją małą firmę, jak ten marketing stosować i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem tych konsultacji udzielać. W końcu stwierdziłem, że no, skoro jest tym takie zainteresowanie, no to warto jeszcze się dalej w tym doskonalić i zacząć to brać za to pieniądze. Prawda? No tak, jak najbardziej. Tak więc zgłaszali się znajomi znajomych i do dziś tak się to rozrosło, że udzielam konsultacji już w spółkach, w większych, mniejszych spółkach, małoosobowych, dużoosobowych i pracuję jako konsultant z menadżerami, z prezesami, z liderami. Do tego dochodzi jeszcze ogromne doświadczenie w zarządzaniu. Ja jeszcze nie wspominałem o tym, że kierowałem 15-osobowym zespołem składającym się z ludźmi pochodzenia pakistańskiego, czyli z muzułmanami. To było ogromne doświadczenie. Jak ja, biały człowiek, wszedł w środowisko takie... I nimi rządziłeś. I musiałem nimi rządzić, tak. No to ładnie. A co w ogóle powiesz o muzułmanach? Tak, jeśli chodzi o... Ja słyszałem, że muzułmanie no to w rzeźniach dużo pracują, bo tam bardzo dużo. Nie tak, będą tak, kraść mięsa, tak? To była między innymi rzeźnia, to był właśnie taki mały rodzinny holding składający się z grupa kapitałowa, czy też holding składający się z kilku spółek i tam były różne rzeczy. No dobrze, ale no bo muzułmanie w rzeźniach, no bo mięsa nie kradną, no bo nie jedzą ze świni, tak? A oni tak? Nie, absolutnie. Tam świnka nawet, jak kiedyś popełniłem takie faux pas, jak jeszcze byłem przedstawicielem handlowym, sprzedawałem usługi telekomunikacyjne w firmie, której logo na logo był po prostu różowy prosiaczek, skarbonka, świnka skarbonka, o. No. I poszedłem z tym do dużej firmy, tam już kontrakt praktycznie czekał na mnie na stole i zrzuciłem foldery reklamowe jeszcze na koniec, tę czuszkę z logiem tej świnki. A pan
muzułmanin szarpnął to, wziął podar, rzucił do śmieci i podziękował. Naprawdę? Takie zboczenie mają? No, tak. Każdy... po prostu no, kochają świnki. O, może tak. Nie chcą ich zabijać i jeść. No już tam nie będziemy wchodzić w kwestie religijne, bo to jest tam, wiadomo, indywidualna sprawa. Ale takie... Taka to była historia, mały fupa. Czyli to, z branży budowlanej do takiego konsultingu trochę. Do takiego, no nie wiem, projekt menadżera, tak? Tak. Dużo uczymy, bo to już jest nasz zespół ludzi, którymi razem prowadzimy te konsultacje lub też warsztaty, ale tutaj właśnie to doświadczenie głównie też ja skupiam się na małych przedsiębiorcach, na początkujących przedsiębiorcach, którzy mają ogromny deficyt wiedzy i umiejętności. Umiejętności, które są przy tak dynamicznych zmianach, jakie dzisiaj zachodzą, są bardzo potrzebne. No załóżmy, 5 lat temu nie mieliśmy Facebooka, chociaż być może on był, ale mało kto o nim wiedział. Natomiast dzisiaj firmy prześcigają się o to, kto tam będzie miał więcej lajków i fanów i tak dalej. Czyli widzimy, jak te zmiany bardzo, bardzo szybko zachodzą. Kto wie, co będzie mieli za 10 czy za 15 lat. To jest niby długi okres, ale to bardzo szybko przeleci. No dobrze, a nie lepiej po prostu zostawić to wolnemu rynkowi i jeżeli człowiek no nie ma wiedzy ani żadnych umiejętności, to po prostu zbankrutuje i no nie wiem, będzie dobrym pracownikiem albo się, no nie wiem, powieść. No tak, jeśli przecież wolny rynek przede wszystkim weryfikuje ludzi, weryfikuje firmy, weryfikuje jakość. Bo tak jak na przykład wydawanie firmy wydające certyfikaty, firmy wydające, czy też instytucje państwowe, może inaczej, instytucje państwowe wydające certyfikaty, zezwolenia i tak dalej, tłumaczą się tym, że to jest potrzebne po to, żeby stać na straży jakości. Ja mówię, na straży jakości właśnie stoi wolny rynek. Natomiast tutaj myślę, że nie masz racji. Chyba pierwszy raz z tobą się nie zgodzę. Ale dlaczego? No po co pomagać komuś? No ja nie pomagam komuś, tylko tym, którzy chcą, by im pomóc. A ja miał pomagać, tak. A nie lepiej budować domy? To takie fajniejsze zajęcie. Dla ciebie może fajniejsze. A, widzisz? Nie, no bo wiesz, no, robisz konkurencję, no to ja tu próbuję ciebie przekonać do zmiany zajęcia. Wtedy będę miał monopol. A wybudowałeś dom kiedyś? No cały czas buduję. Samodzielnie? No ja. Własnymi ręcami? No własnymi. Nawet teraz mi schodzi skóra przez to, bo z pleców, bo trochę przysmażyło mnie ostatnio. Więc ja taki, no, budowlankę całą znam i umiem. No to rzeczywiście, może i lubisz budować dom. No to może się przekwalifikujesz. nie opłacałoby się niestety. kiepski ze mnie murarz, jeżeli chodzi o czas. No dobra, i co? I pomysł teraz w Polsce, no mówiłeś jeszcze o tej firmie budowlanej w Austrii. O co chodzi z tą firmą austriacką? Tak, ja parę lat temu mojego ojca namówiłem, jak już tak mi zawzięcie szło w Anglii, to ta firma istniała tak mniej formalnie, mniej formalnie, ale namówiłem go, aby przeszedł z etatu na działalność. I tam zaczęły się również schody, bo to jest kolejne doświadczenie, jakie potem się zebrało, to, że tak jak się mówi, mapa nie jest terenem. Jeżeli planujemy wycieczkę i mamy mapę, według której będziemy się poruszać i zabierzemy na nią dzieci na rowerkach, a okaże się, że tam jest wzniesienie kilkunastu, kilkudziesięciu procentowe, to będzie ciężko. Będziemy musieli zawrócić. A miało być tak pięknie, prawda? Okay. To na mapie nie było narysowane, że tam jest górka. Przecież było płasko, prawda?
No więc tak, ja taką mapę sobie narysowałem po moich doświadczeniach z Wielkiej Brytanii, że zrobimy marketing w taki sposób, wypozycjonujemy stronę i będzie wszystko pięknie. Klienci będą napływać. Okazało się, że inna mentalność ludzi, inne podejście, że tam ludzie w ogóle nie korzystają z internetu w celu pozyskania jakiejś usługi, czy też zakupienia usługi, tylko wszystko odbywa się pocztą pantoflową, głównie. No, tak chyba tak w Polsce chyba, nie? Ale tam jeszcze bardziej. Bo, no tak, ale w Polsce też. Ale tam zdecydowanie bardziej ludzie ufają, są takie zamknięte kręgi. Można powiedzieć. Okay, i okazało się właśnie, że tutaj kolejne uświadomienie, kolejna rada być może dla słuchaczy, aby zawsze pamiętać o tym, że mapa nie jest terenem. Coś, co działa w Poznaniu, niekoniecznie zadziała w Łodzi czy w Warszawie. Bo sprzedaż, czy też podejście do klienta ze Śląska, załóżmy, mamy naszych Ślązaków wspaniałych, którzy mają tam swoją kulturę, i inaczej będziemy podchodzić do niego, a inaczej do warszawiaka. Tak więc z tą mapą z Warszawy niekoniecznie zawojujemy Śląsk. Nie, no bez przesady, aż takich dużych różnic nie ma tutaj, wiesz, tak mi się przynajmniej wydaje. To są takie detale, no wiadomo, to jest, no oczywiście jesteśmy bardzo podobni, żyjemy w tym samym kraju, ale czasami bardzo mocno liczą się detale. Wpływ mają bardzo na to, na sukces sprzedaży mają szczegóły, czyli okay. Te takie cegiełeczki. Okej, mamy Remola na antenie, cześć Remol. Cześć Kamilu. Co tam dobrego słychać? A po tych map, cześć. To jak ten Stephen Covey mówił, że lepszy jest kompas niż mapa. Ogólnie ja z takim pytaniem, tak z ciekawości chciałem się zapytać, co sądzisz o teraz trwającym w Polsce u nas szturmie na politechniki, na wszystkie te branże budowlane i tak dalej, czy a jest warto taki się szturm? W to pchać, czy to raczej będzie kolejna Remolu, taka bańka? A skąd wiesz, że jest taki szturm? No słyszę po znajomych, czytam i wszędzie teraz się namawia ludzi, żeby szli na czyli nie ma szturmu. Żeby, bo branża budowlana to przyszłość i tak dalej. Ale czyli nie ma szturmu. Inżynierów, dobrych budowlańców i tak dalej. Ale to świadczy o tym, tak. Że nie ma szturmu. Myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy wysoko rozwiniętym krajem eksportowym, prawda? Naszym głównym produktem eksportowym jest siła robocza. I kto wie, czy nie, czy ten boom nie jest napędzany tym, że istnieje potrzeba, bo rzeczywiście istnieje, zatrudniania wykwalifikowanych inżynierów nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Irlandia, Wielka Brytania, tam są kuszące oferty cały czas, mimo kryzysu. No, wizja dla Polski, ja tutaj słabo się znam na gospodarce, jeśli chodzi o wizjonerstwo takie typowo gospodarcze, ogólne dla całego kraju. Natomiast uważam, że jeżeli mamy pasję do robienia czegoś, chcemy się w to angażować na 100% i ta praca daje nam satysfakcję, to osiągniemy sukces bez względu na to, czy będzie boom na budowlańców, czy nie będzie. Oczywiście warunki, jeżeli są sprzyjające, to jest większa szansa na ten sukces, ale tak jak ja mówiłem wcześniej, w trakcie największego kryzysu, jaki dopadł gospodarkę zachodnią od 100 lat, mimo to jakoś gdzieś tam się udało wybrnąć, więc myślę, że tutaj dużo zależy od tego, jak będziemy się angażować, jak będziemy się rozwijać i jaką będziemy mieli silną wizję i pasję do tego, żeby to robić. No, spytam, ponieważ tak ostatnio się spotykam z takimi dwoma perspektywami. Jedna to taka wśród bardzo młodych ludzi, takich, co dopiero zaczynają liceum, którzy mówią, że oni nie chcą się uczyć, tylko chcą iść do pracy, chcą siedzieć, zdubać w samochodzie, coś tynkować i tak dalej. A z drugiej strony widzę takie podejście osób, które mówią, że trzeba iść na politechnikę teraz, bo
później jak się skończy, to będzie potrzeba inżynierów i będzie z tego wielka kasa. No i takie, no właśnie się zastanawiam, które to podejście jest lepsze. Wiesz co, Remik, jak ja pamiętam, zaczynałem studia, czy też nawet jeszcze, nawet nie, nawet jak jeszcze to było w szkole średniej, to wszyscy mówili studiuj marketing i zarządzanie. Lata 90, tak? Pamiętacie? Tak, nawet były. 95 co rok. Co studiujesz, to co wszyscy, tak? No ja nie pamiętam, bo ja miałem wtedy 5 lat. I być może, no właśnie, być może jest dokładnie taka sama sytuacja, że później uczelnie wydały 150 tysięcy marketingowców i menadżerów, a nie było komu, nie było popyt, podaż przekroczyła popyt, tak? Więc no tu trzeba chyba być dobrym analitykiem, żeby tak trafić, co to będzie za parę lat. No, znaczy inaczej, chyba, że lepiej umieć sobie dom zbudować, niż sobie nie umieć domu zbudować. Ale to tak, rzeczywiście, umiejętności no takie podstawowe. Czy od razu trzeba iść na Politechnikę? No tylko właśnie wątpię, czy na Politechnice kogoś nauczył, jak zbudować dom. Bo z tego, co tam znajomych pytam, to oni się czasami niezłych bzdur uczą na tej Politechnice. Takich w ogóle nieprzydatnych do pracy na budowie. To też jest kolejny fakt, że w naszym systemie edukacyjnym mamy nadmiar teorii nad praktyką. Ja pamiętam, byłem w Holandii kiedyś, jeszcze w szkole średniej, na wymianie uczniów i zwiedzaliśmy szkołę budowlaną. Wiecie, jak wyglądała szkoła budowlana w Holandii? Jak? Wielka hala, wielki metalowy namiot podężny. No i murowali. Na środku był plac, ogromny plac budowy i dzieciaki, można powiedzieć, 14-15-letnie, stawiały domy. No tak. Stawiały no, ale osiedle, to wiesz, tak? Wiesz, Politechnika to jest wyższa szkoła, to wiesz, to tam raczej uczą, wiesz, projektować jakieś takie, no nie wiem, żeby człowiek miał, wiesz, pojęcie do nadzoru budowlanego, albo do tego typu rzeczy. Nie? Ja takie same szkoły w Zimbabwe widziałem, więc... Więc praktyki nabywamy na praktyce zawodowej, tak zwanej, której jest bodajże 300 godzin w ciągu, nie wiem jak teraz, ale za moich czasów studiowania było to chyba około 300 godzin praktyki zawodowej. Cała reszta, całe pozostałe 3 lata to była teoria. A jakoś te praktyki fajnie wyglądały, czy herbatę robiłeś? To było tak, że w czasie praktyk wyjechałem do Austrii pomagać ojcu właśnie. Ty jednak we własnym biznesie. Okej, Remol, jeszcze jakieś pytanko, bo już musimy powoli kończyć. To tak na koniec. Jakby ktoś do ciebie przyszedł, taki człowiek 18 lat, mówi, że skończył maturę z szkoły i tak dalej i nie chce iść na studia, chce pracować, tylko że on nie umie nic tak praktycznego i tak za jakieś drobne to byś go przyjął do takiej pracy, żeby się poduczył, czy nie? Tak. Ja nawet oczywiście przyjmowałem uczniów, którzy pracowali bez pieniędzy. Tam oczywiście jakieś wynagrodzenie zawsze dawałem, mimo to, że mieliśmy umowę bez pieniędzy, ale na waciki. I rzeczywiście byli to ludzie, którzy chcieli się czegoś nauczyć. Którzy wiedzieli, zdawali... Nieważne, tylko chęć do nauki. Zdawali sobie sprawę z tego, że to im się przyda. Więc jeżeli... Jeżeli jest taka możliwość, by gdzieś popracować dla kogoś po to, żeby się czegoś nauczyć, zwłaszcza w młodym wieku, wykorzystać taką okazję, bo wówczas wiadomo jest łatwiej, ponieważ mieszkamy z rodzicami, mamy utrzymanie, nie musimy się przejmować rachunkami, więc możemy ten czas wykorzystać. A ludzie często myślą tak, że od razu chciałaby się zarabiać dobrą kasę. Gdzie tam jakaś praca za darmo dla kogoś, bez pieniędzy? Nie wiedza, tylko nie wiedza, nie doświadczenie, tylko od razu kasa. No dokładnie, no tak to już jest. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że do mnie też tak często piszą ludzie. No to mi się nie chce, wiesz? To znaczy wolę człowieka dobrze mu zapłacić niż po prostu się męczyć, bo to wiesz, jeden młody człowiek obieca ci, że zrobi coś na poniedziałek, a potem już go nigdy nie zobaczysz,
na przykład, a to czas marnuje tak. Na to, żeby mu coś wytłumaczyć, no to jest naprawdę czasochłonne, więc już wolę komuś dobrze zapłacić, komuś, kto już coś potrafi. Tak, zależy, to też właśnie zależy od branży, bo jak mówię, w branży budowlanej, żeby wykopać kawałek dziury w ziemi, nie trzeba specjalnej wiedzy i umiejętności, nie trzeba nikogo do tego uczyć, a w momencie, gdy ten ktoś kopie tę dziurę przez cały dzień, to dalej można poświęcić w ramach tej zapłaty 2 czy 3 godziny lub następny cały dzień na tutaj to, taką, pokazać. Już na koniec ciekawostkę dam, kiedy robiliśmy jedno z seminariów, no i jeden taki człowiek napisał mi, czy może przyjść za darmo w zamian, że mi tam coś pomoże, nie? No miał jedną prostą funkcję, wszystkich przy wejściu rejestrować, spisać na kartkę imię i nazwisko, nie? No to z 5 osób przeoczył po prostu, bo się zagadał. A tam było i na sali ile? 50 może? Tak sobie ludzie wchodzić, bo on się zagadał. No i to jest takie jest właśnie korzystanie z takich A co myślisz, żebyś komuś zapłacił za to, to byłby lepszy efekt? No myślę, że jakbym miał mu zapłacić powiedzmy te 200, abym mu nie zapłacił, bo przeoczył, no to by miał po prostu no, jakąś nauczkę na przyszłość i w przyszłości by już nie przepuszczał ludzi, bo by no, nie dostał pieniędzy. Tak. Dla kogoś innego, no tak, no ale ja zakładam, że jak profesjonalistę zakładam, że ta osoba już u kogoś przeżyła coś takiego, tak? Że nauczyła się szanować klienta. Czyli rozumiem, tak, no, Kamil, że jakbym ja powiedział, że chcę się nauczyć budować dom i ja ci będę pomagał i patrzył, jak to robisz, to byś mnie nie wziął. No pewnie, że nie. Nie ucz się od Kamila, on ma dwie lewe ręce. Dobra. Nie, żartuję oczywiście, tak. Nie, no oczywiście, że żebym nie wziął, ja bym sobie wolał zatrudnić człowieka, który się na tym zna. No dobra, to w takim razie już kończyłbyś po czasie. Okej, okay. Bo już cię nie zatrudnimy. trzymaj się, Remol, do zobaczenia niebawem, bo niedługo zajęcia ruszają, bo tam się pojawił nas kiedyś. No, pojawię się, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Będę na contest campie pewnie. A, no to super, no to do zobaczenia. Trzymaj się, hej. No co, Bartku, kończymy powoli. Dobrze. No, ja tak właśnie zastanawiałem się nad tym, kto słucha, jacy są słuchacze i widzę, że z pewnością jest tutaj dużo wielu młodych ludzi, więc tak swoją rozmowę przytoczyłem rzeczy, które mogą być inspirujące dla młodych ludzi. I wierzę w to, że są, że były. No słuchaj. Czasami tak, zdarza mi się powiedzieć coś mądrego raz do roku, więc może to był akurat ten dzień. Dokładnie. No to co, Bartku, powiedz mi, czy ty podjedziesz do nas na chwilę na Business Camp w wakacje, który już, za 3 tygodnie ruszamy z Business Camp. Tak. No to za fajnie. Za 3 tygodnie się widzimy, za 3 tygodnie dobrze mi o tym... Przypomniałem, nie? Przypomnij mi jeszcze dzień wcześniej. Żebyś nie zapomniał. Moi drodzy, zajrzyjcie na zbiro.pl. Tam znajdziecie Business Camp, sobie jedziemy na 9 dni, zamykamy się w górach i będziemy mieć całą masę zajęć. Najfajniejsze zajęcia to będziemy Muzeum Piwa zwiedzać. O, tak, to będzie chyba jedno z najciekawszych. Muzeum Piwa. Tak, a poza tym będzie dużo, dużo fajnych rzeczy, dużo, dużo fajnych wykładowców, przedsiębiorców, tacy, którzy mają 200 pracowników i takich, którzy mają 5 pracowników i takich, którzy mają 70 pracowników i tacych, którzy mają 40 takich domów, mieszkań pod wynajem i innych, więc dużo. Co nic nie mają. Tacy, co nic nie mają, czyli ja na przykład, bo ja mam więcej majątków w Zambii niż w Polsce teraz na chwilę obecną. To jest ciekawe, nie? To znaczy, że w Zambii nie mam długów, nie? Dobra. Ja jestem jeszcze ciekaw właśnie, jak kopię takie 200-letnie piwo. No to się przekonam. Prawda? W tym muzeum. No to już na pewno się pojawi. Bo rozważałem przed chwilą, czy jechać, ale teraz to już na pewno się pojawi. No, więc podjedźcie, myślę będzie ciekawie. No nie będziemy mieć ani chwili spokoju, tylko ciągle będą jakieś fajne zajęcia mądrych ludzi. Tak. Taki business camp. O. A poza tym sobie przejdziemy po rozżarzonych węglach i tam takie. Na przykład będziemy mieć wykładowcę. Kojarzysz taki program Selekcja?
Telewizja? No, w telewizji. Telewizji nie oglądam. No to nie. Będziemy mieć wykładowcę, który to wszystko tam organizuje, tą selekcję. Taki wojskowy na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Więc będzie naprawdę dużo, dużo, dużo ciekawych wrażeń. Przedstawiciele chyba każdej branży będą. A każda branża jest budowlana, bo się biznes buduje, nie? Dobra. Bartku, dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się tą godzinkę po ciężkim dniu. No i dziękuję. Co? Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. No, cześć. Albert, wychodzimy!